właśnie się pakujemy, szybki check-out i jedziemy na lotnisko. Mamy samolot do Luxoru o 7. Jesteśmy w Luxorze, jedziemy na lotnisko. W drodze na lotnisko udało nam się jeszcze parę ciekawych obiektów zobaczyć. Ostatnie spojrzenie na to miasto i odlatujemy. A chciałam tylko zauważyć, że nasz samolot prezentuje się nieziemsko. I już pakujemy się i wchodzimy. Ogólnie w Kairze bardzo nam się podobało i nawet mamy trochę niedosyt. Na pewno postaramy się tu jeszcze wrócić. A tak wygląda Nil z góry. No i już lądujemy w Luxorze. Jeszcze chwilkę i wysiadamy. Już jesteśmy w Luxorze i pędzimy dalej. Dziś w planach wschodni brzeg Nilu. Nie ma ani chwili do stracenia. Od razu zaczynamy zwiedzanie. Witamy z Luxoru. Idziemy właśnie zwiedzać świątynię w Karnaku. Na razie trzeba kupić bilety. Tak wygląda makieta tej świątyni. A tak wygląda obecnie wejście do świątyni. Świątynia w Karnaku to kompleks sakralny położony w starożytnych Tebach na wschodnim brzegu Nilu w Górnym Egipcie. Karnak jest jednym z najważniejszych miejsc kultu religijnego w historii starożytnego Egiptu i obejmuje różnorodne budowle, kaplice i dziedzińce, które były rozbudowywane przez wiele dynastii faraonów. Ta świątynia jest wręcz niesamowicie ogromna, a budowana była przez 1700 lat. Od pierwszego momentu sprawiła na nas niesamowite wrażenie. Tak, widać końcówkę szale i baranów. Tutaj są przeogromne kolumny i dalszy pylon. A tutaj są trzy świątynie dla Trójcy Świętej Egipskiej. No i przepiękne hieroglify przed nami. Na całej wysokości pylonu. Kolejna sala z ogromnymi kolumnami. Najmniejsza ma 19 metrów. Najmniejsza. A tutaj panie restaurują całą kolumnę. Największy skarabeusz w całym Egipcie? Szczęśliwy. 7 razy dookoła na kasę i na szczęście, 3 razy dookoła na dziecko, a 5 razy na męża bądź żona. I zawsze w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Stoimy właśnie na początku, bądź na końcu, świątyni w Karnaku, z którą się żegnamy. Była to super wycieczka, dużo historii, dużo się dowiedzieliśmy o hieroglifach i starożytnym Egipcie. A tutaj mamy... Aleje bawołów. Dokładnie. Za nami świątynia w Karnaku, z którą się żegnamy. No i w sumie tyle. Z Karnaku wybieramy się trochę ochłodzić w fabryce papirusu. Tutaj dowiemy się, jak wyglądał proces produkcji papirusu. Roślina ta rośnie w wilgotnych obszarach na terenach bagnistych, była szeroko stosowana w Dolinie Nilu w starożytnym Egipcie, a także w innych regionach śródziemnomorskich, aż do momentu, gdy został zastąpiony przez pergamin, a później papier. Proces produkcji papirusu obejmuje cięcie łodygi na cienkie paski, które następnie układane są równolegle na płaskiej powierzchni. Następnie warstwy są nakładane jedna na drugą pod kątem prostym, a na koniec materiał jest uciskany i suszony. Po ususzeniu uzyskuje się trwały i elastyczny materiał do pisania. Dużo dowiedzieliśmy się o papirusie w tym miejscu, a także skosztowaliśmy tu popularną w Egipcie herbatę z hibiskusa. Polecamy. Następnie udaliśmy się do świątyni luksorskiej, która jest kolejnym ważnym zabytkiem wschodniego brzegu Teb. Dotarliśmy do świątyni w Luxorze, zwana świątynia luksorska. Dużo mniejsza od tej w Karnaku, ale dużo lepiej zachowana. Świątynie Amona w Luxorze i Karnaku połączone są ze sobą aleją sfinksów o długości około 3 km.
W czasach starożytnych od świątyni w Karnaku do świątyni luksorskiej odbywała się uroczysta procesja w ramach świąt religijnych. Aleja prowadziła wzdłuż Nilu do wielkich, szerokich na 65 metrów pylonów ustawionych przez Ramzesa II. Przed pylonami stanęły dwa 25-metrowe obeliski. Warto wspomnieć, że jeden z obelisków został wywieziony w XIX wieku do Paryża i stoi do dziś na Placu Zgody. Prace nad tą świątynią rozpoczęły się w XV wieku przed naszą erą i były kontynuowane przez wiele stuleci. Pozostałości po kościele koptyjskim, freski i dwie kolumny. Tak to tam się czai. Świątynia zrobiła na nas ogromne wrażenie i bardzo się cieszyliśmy, że tu przyjechaliśmy, ale teraz pora na lunch. Siadamy na statek, ale to co widzicie, to nie jest nasz statek. A tutaj przechodzimy ze statku na statek i to już nasz. Zapraszamy do naszego sklepa. Tutaj mamy miejsce do siedzenia, mamy telewizor. Mamy jedno okno, drugie okno. Mamy dwa łóżka, nie wiadomo po co. Mamy tu stolik. Mamy takie miejsce, gdzie jeszcze można sobie usiąść i popatrzeć na wodę. A tak wygląda Nil. A ty jest Mariola? Jutro albo pojutrze zrobimy wam jeszcze taki dokładniejszy tour po naszym statku, ale teraz trzeba iść na obiad. Właśnie takim będziemy płynąć na nasz rejs przez najbliższe 5 dni. Tak wygląda z bliska. Tutaj widzicie basen na naszym statku razem z małym jacuzzi. Całkiem przyjemne, szczególnie po całym dniu chodzenia po pustyniach. Idziemy na dorożkę. A wieczorem postanowiliśmy jeszcze zwiedzić Luksor nocą. Local market. It's tourist market. This is local market. Coptic church. 120 years old. I cóż, na dzisiaj tyle. Dziękujemy, do zobaczenia w następnym odcinku.